Cześć mi się pysie, ja jestem Kara, to jest kolejny pseudoaudiolog. Dlaczego pseudo? No, pseudo z tego względu, że teraz przede wszystkim chciałabym wam podziękować za tą ilość, która w was się tutaj nazbierała. Jestem strasznie zdziwiona, że jest was 10 000, w sumie to nawet 10 000 z hakiem, bo no przez mój brak aktywności rzeczywiście mogło się to troszeczkę pozmieniać. Ja bardziej liczyłam, w sumie nie liczyłam, ale obawiałam się tego, że właśnie przez brak aktywności ta ilość będzie malała. Jest na odwrót. I naprawdę dręczy mnie ta myśl, bo kurczę, nowe osoby dochodzą, a w rzeczywistości teoretycznie nie wiedzą, że ja jestem na jakimś tam odstępie jednak od tego YouTube'a. I teraz powiem wam przede wszystkim dlaczego. Jest tyle powodów, dla których chciałam na chwilę zrobić sobie wolne od puszczania filmów. Z tego względu, że szukałam sobie jakiejś tam świeżości do mówienia, do podejścia, do wszystkiego, co jest po kolei związane z wami, z moimi programami, że tak powiem, z seriami, które w dalszym ciągu są na kanale. A przede wszystkim w sumie nie tyle, co ta świeżość, co powiem wam zmęczenie, lenistwo, brak komputera. To wszystko skumulowało się do tego stopnia, że albo raz byłam zmęczona, raz zapomniałam puścić, raz zapomniałam nagrać, zapomniałam zrenderować, nie miałam siły, żeby zrenderować. No to wszystko w jakiś tam sposób podeszło do tego, że stwierdziłam, że nie, jednak zrobię sobie tą przerwę. Co prawda nie poinformowałam was o tym wcześniej, ale na to mówiłam wam o komputerze, puszczałam jakieś tam biuletyny. A swoją drogą przepraszam za ten ostatni biuletyn. Powiedziałam, że podziękowania się już nagrywają, a w rzeczywistości było tak, że rzeczywiście miałam nagrać, robiłam kilka podejść, no ale to nie było jednak to, co ja chciałam przekazać, także musiałam poczekać jeszcze troszeczkę, zebrać w sobie jakąś tam tą magię tych Mikołajek i nagrać wreszcie to, co chciałam przekazać w jakikolwiek sposób. A co do Mikołajek, słuchajcie, no jako, że nie mogę wam dać żadnego jakiegoś tam prezentu ode mnie, no to wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że jakieś tam prezenciki, które dostaliście, wam się podobały. A co do przyszłych świąt, no to mamy jeszcze troszeczkę czasu. Życzenia nagram jeszcze jakoś niedługo. Na pewno przed Wigilią, to mogę wam zapewnić, bo no nie wyobrażam sobie jakoś tak, żeby jednak tego nie zrobić. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o jakieś inne serie z mojej strony, na razie zatrzymujemy się przy serii, którą jest albo audiologii, albo jakieś tam pseudo-speedarty, coś tego typu. Dlaczego? No, laptop jeszcze uciąga ten zasób, kurczę, mocy, którą daje Photoshop i którą daje Camtasia. Dlatego też no, mogę to nagrywać, aczkolwiek muszę jeszcze sprawdzić, jakiej to będzie jakości. Znaczy, jakość może będzie w porządku, ale bardziej mi zależy na rozdzielczości. Słuchajcie, no, jeżeli macie jakieś starsze gry, które można grać w kopie, w grupach, dlaczego mówię starsze? No bo jednak wymagania mojego komputera nie są takie, może nie tyle wymagania, co to, co może dać mój komputer, no nie jest zbyt, że tak powiem, no nie może wiele dać od siebie. Jeżeli mamy, przypuśćmy, jakąś taką grę jak Days, albo, no nie wiem, przypuśćmy najnowszy Call of Duty, no to wiadomo, tego nie uciągnie. Natomiast jeżeli... Już nie mam tutaj na myśli pasjansa albo pająka, prawda? Ale jeżeli macie jakąś taką fajną grę, która rzeczywiście nie straszy i którą da się nagrać w dwie osoby, ewentualnie w pojedynkę, która jest rzeczywiście fajna, nie opiera się tylko na szukaniu jakichś tam elementów albo znajdywaniu kart gdzieś za szafą, to słuchajcie, możecie mi polecić, bo myślę, że nie wszyscy mają takie świetne komputery i część z was jeszcze pewnie grywa w jakieś stare gierki, które rzeczywiście wam się podobają. Stąd ta prośba do mnie. Ode mnie, przepraszam. W każdym bądź razie, słuchajcie, no myślę, że to by było na tyle. Moja prośba o podsyłanie tematów na audiologii jest dalej aktualna. To miało być w ramach podziękowań i przeprosin i wyjaśnienia całej sytuacji, bo no, wiele was pytało mnie o to i no chciałam się jakoś, słuchajcie, zrzucić na tą odpowiedź co do tego. No ale co? Myślę, że to by było chyba na tyle, co chciałam wam powiedzieć. A jeżeli nie, no to zaraz coś jeszcze dogram, jak mi się przypomni. No ale co? Na razie ja się z wami żegnam, także trzymajcie się i pa pa.